Jeśli popełniasz jeden z 10 błędów, które wymienię w tym filmie, możesz niszczyć swój kanał i tracić większość wyświetleń, nawet nie wiedząc, co robisz źle. Ja jestem Sebastian i w tym odcinku pokażę Ci 10 największych i najczęstszych błędów, jakie popełniają początkujący YouTuberzy, tracąc przez nie szanse na duże wyświetlenia. Zanim przejdę do tematu, chciałbym Cię jeszcze prosić o kliknięcie czerwonego przycisku subskrybuj, abyś miał pewność, że nie przegapisz przyszłych odcinków, w których zawsze przedstawiam przydatną wiedzę bez clickbaitów i fake newsów. Zaczynajmy! Pierwszym błędem jest brak wyboru jednego tematu. Jak popatrzysz na najpopularniejsze kanały na YouTubie, szybko zauważysz, że zawsze publikują wideo tylko na jeden określony temat. Niezależnie od tego, czy są to kanały technologiczne, rozrywkowe, muzyczne, gamingowe czy jeszcze jakieś inne, to zawsze trzymają się one swojego tematu. Jestem pewien, że większość dużych kanałów, które oglądasz, to kanały zawierające filmy jednej kategorii. I to właśnie to w dużym stopniu wpływa na ich sukces. Czasem widzę nowych YouTuberów, którzy jeden tydzień publikują shoty popularnych streamerów, później vlogi, później śmieszne przeróbki Funny Moments, a raz na jakiś czas wleci nawet piosenka kamerzysty. To duży błąd i nigdy nie należy tak robić. W szczególności nie warto mieszać całkowicie różnych od siebie filmów, jak shoty z popularnych streamów i vlogi. To chyba najgorsze połączenie, jakie przychodzi mi teraz do głowy. Ktoś ogląda Twój vlog, spodoba mu się Twój sposób nagrywania i da suba. Na drugi dzień dostaje powiadomienie: shoty z ostatniego live'a Rafoniksa. Pierwsze co myśli: co jest? Przecież ja na pewno nie subskrybowałem takiego kanału. Otwiera film, daje unsub i trzeba się pożegnać z jednym widzem. Kolejni widzowie robią to samo i widzisz na wykresie ujemne subskrypcje. Oczywiście można sobie pozwolić na pewną zmienność tematów, ale niech te treści mają coś wspólnego. Łączenie cringe filmików, challenge'y i pranków ze streamami z gier jest w porządku, bo za każdym razem jest ten sam prowadzący. Jeśli ktoś chce oglądać Twoje pranki, to raczej zainteresują go też Twoje streamy z gier. Tym bardziej, że zarówno pranki, jak i gry są kierowane do tej samej grupy wiekowej. Można też podzielić vlogi i gaming na dwa kanały, jak robi to Rezikiusz, lub rozdzielić dwa tematy na YouTube i Twitcha. Błąd numer 2 to brak harmonogramu publikowania filmów, brak konsekwencji i spójnego planu. Niezależnie od tego, czy publikujesz filmy codziennie czy raz w tygodniu, załóż stałe godziny publikacji. Przede wszystkim załóż sobie plan, któremu podołasz, który jest dla Ciebie możliwy do realizacji. Nie zakładaj, że będziesz nagrywał 2 odcinki w tygodniu, bo akurat masz wolne, a później trzeba będzie wrócić do szkoły lub pracy i zrobisz długą przerwę od nagrywania. Lepiej założyć w swoim planie, że będziesz publikował mniej odcinków, niż byłbyś w stanie nagrać. Widziałem wiele razy, jak ktoś przez miesiąc publikuje bardzo często filmy, a potem robi kilka miesięcy przerwy. Możesz być pewien, że zawsze, ale to zawsze, gdy zrobisz kilkumiesięczną przerwę, większość Twoich widzów nie wróci już na kolejne filmy. Najpierw będą wysyłać komentarze, co się z Tobą stało, a później znudzeni ciągłym brakiem odpowiedzi dadzą unsub i zapomną o Tobie. Dlatego, kiedy masz czas na nagrywanie, nagraj więcej odcinków na zapas i ustaw je na zaplanowane w stałych odstępach czasu. Ja robię tak co każde wakacje czy jakieś dłuższe wolne. W lipcu tego roku nagrałem prawie 20 odcinków, ale w tym samym miesiącu opublikowałem tylko 5 z nich. Pozostałe filmy ustawiłem na zaplanowane po 2 sztuki na kolejne miesiące. Dzięki takiej strategii mam pewność, że na moim kanale nie będzie dłuższej przerwy bez filmów, nawet wtedy, gdy nie będę miał ani trochę czasu na nagrywanie. Jak już zabezpieczysz się na wypadek przerwy od nagrywania, ustal sobie stałe dni tygodnia i godziny publikacji filmów i poinformuj o tym swoich widzów. Możesz dodać napis na banerze, w jakie dni tygodnia i o jakiej godzinie są filmy oraz napisać, jakiego rodzaju filmy wypadają w poszczególne dni. Na przykład wtorek o 18:00 nieśmieszne pranki, piątek o 18:00 cringe'owe challenge. Jeszcze jedna ważna sprawa co do harmonogramu. Jeśli prowadzisz swój kanał w całości samemu, absolutnie nie zakładaj, że będziesz nagrywał więcej niż 2 filmy w tygodniu. Aby dotrzymać terminu, będziesz musiał nagrywać filmy tak niskiej jakości, tak nudne i bezwartościowe, że nikt nie będzie chciał ich oglądać, albo druga opcja, po miesiącu lub 2 będziesz miał dość. Nie poradzisz sobie z nadmiarem pracy i zrezygnujesz z YouTube'a. Błąd numer 3. Nagrywanie filmów, które nikogo nie interesują. Rozumiem, że to może mieć negatywny wydźwięk lub kogoś obrazić, ale naprawdę są takie kanały. Mogą być 3 przyczyny takiej sytuacji. Zajmujesz się tematem, na który nie ma zapotrzebowania? Jest zbyt dużo kanałów w podobnej tematyce? Twoje filmy nie mają żadnej wartości dla widzów.
Ja najczęściej widuję wariant trzeci, a najlepszym tego przykładem są kanały gamingowe prowadzone w całości na smartfonie. Publikują oni mnóstwo filmików głównie z Brawl Stars, których oglądanie to kompletna strata czasu. Ludzie zainteresowani tematem Brawl Stars lub innej gry mobilnej wolą oglądać popularnych twórców, u których filmy są prowadzone w ciekawy sposób. Są tam pokazywane informacje o nowych aktualizacjach, otwieranie skrzynek na różne ciekawe sposoby, na przykład w basenie lub na trampolinie, są poradniki i strategie, które mogą pomóc w grze. Takie właśnie filmy osiągają duże wyświetlenia oraz umożliwiają ich twórcom zarabianie dużej kasy na dzieciach. Za to na większości kanałów z Brawl Stars są zwykłe gameplaye, zawsze bez kamerki, a często też bez mikrofonu, ale mają przeważnie znak wodny aplikacji do montażu na telefon. Po co ktoś miałby coś takiego oglądać? No po co? Należy kierować się zasadą: nagrywaj to, co sam chciałbyś oglądać. Czasami możesz jeszcze natknąć się na problem filmu, na który nie ma zapotrzebowania. Weźmy jako przykład grę Dota 2. Ta gra jest bardzo popularna w Rosji i Azji, ale w Polsce prawie nikt w nią nie gra. Nawet jeśli nagrywasz jakieś bardzo dobre poradniki do tej gry, w których przedstawiasz innowacyjne strategie prowadzące do zwycięstwa i są one świetnej jakości, to i tak nie będą miały dużo wyświetleń, gdy są nagrywane po polsku i kierowane do widzów z Polski. Błąd numer 4. Zbyt szybka rezygnacja. Z pewnością są ludzie, którzy twierdzą, że aktualnie jest już za późno na start nowego kanału. Mają trochę racji, kiedyś było łatwiej, bo było mniej konkurencyjnych kanałów. Dziś już dla wielu tematów rynek jest nasycony. Jednak wciąż masz szansę się wybić, mając średnio dobry pomysł, dobre umiejętności i realizując swój plan najlepiej jak potrafisz. Nowi YouTuberzy często rezygnują po kilkunastu filmach, gdy nie osiągają zadowalających wyświetleń. Freeze też kiedyś zaczynał od zera. Jego pierwszy film nie miał miliona wyświetleń. Musiał wiele lat pracować, by dojść do takich wyników, jak ma teraz. Tylko pamiętaj, że wytrwałość nic nie da, jeśli cały czas tkwisz w jakimś dużym błędzie i robisz wszystko źle. W poprzednim punkcie podałem przykład nudnych gameplayów z Brawl Stars. Z takimi filmami nie masz żadnych szans na sukces, nieważne jak dużo ich nagrasz. Jak nagrywasz dużo filmów i wyświetlenia ani suby nie rosną, to nie znaczy, że trzeba rezygnować, tylko zmienić temat lub sposób nagrywania. Najlepiej zobaczyć, które Twoje filmy mają najwyższe wyświetlenia i kolejne filmy nagrywać podobne do tych najlepszych na Twoim kanale. W tym celu trzeba regularnie patrzeć na swoje statystyki i właśnie o tym jest kolejny punkt. 5. Brak sprawdzania swoich statystyk. YouTube dosłownie daje Ci informacje, co powinieneś robić na swoich filmach, a czego nie, w formie wykresu o nazwie utrzymanie uwagi odbiorców. Na tym wykresie widać, które fragmenty Twojego filmu są oglądane najczęściej, a które Twoi widzowie skipują. Zajrzyj na ten wykres po kilku dniach oddania filmu, jak nazbiera się już trochę wyświetleń i sprawdź, w którym momencie widzowie zrezygnowali z dalszego oglądania. Sprawdź, co wtedy było w Twoim filmie. Może wtedy zacząłeś przynudzać? Może montaż stał się mniej dynamiczny? Może była tam jakaś wkurzająca wstawka sponsorowana, w której namawiałeś widzów do wejścia na stronę z kuponami rabatowymi? Cokolwiek tam było, co powoduje rezygnację z dalszego oglądania, zrezygnuj z tego. Unikaj tego w swoich kolejnych filmach. Drugi ważny wskaźnik to współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur. To właśnie ta liczba pokazuje Ci, jakie powinieneś robić miniaturki. Nie ma znaczenia, jak dobre są Twoje filmy, gdy nikt nie chce na nie kliknąć. Dlatego nie ignoruj tego elementu. Piękne miniaturki wykonane przez zdolnego grafika nie zawsze muszą dawać więcej kliknięć niż jakieś gówno. Jeff Bezos, założyciel Amazona, kieruje się podobną zasadą w swoim biznesie. Gdy podejmuje decyzję na przykład co do układu strony Amazona, wyglądu głośnika Amazon Echo, to kieruje się tylko statystykami. Liczą się tylko liczby w Excelu. Jeśli znacznie brzydsza strona internetowa Amazona daje lepszą sprzedaż niż jakaś super wypasiona nowa wersja, to zostaje przy tej brzydszej. Jeśli coś w jego opinii jest gorsze, ale daje wyższy zysk, to wybiera tą gorszą wersję. Więc jeśli na Twoim kanale brzydsze miniaturki zapewniają więcej kliknięć, to rób brzydsze miniaturki. Nie ma znaczenia, czy Tobie się podobają, czy nie. Mają tylko zapewniać jak najwięcej kliknięć oraz długi czas oglądania po kliknięciu. Oczywiście nie można przesadzić i robić totalnych clickbaitów, bo wtedy czas oglądania będzie bardzo krótki i nic z tego nie wyjdzie. Numer 6 to używanie złych tytułów. Wiele filmów ma takie tytuły, na które nikt nie chciałby kliknąć lub nawet odpychają od kliknięcia na dany film. Drugi problem – tytuły, które nie są wyszukiwalne. Rozważmy taki przykład.
Brawl Stars numer 1. Czy wyszukasz coś takiego? Czy jak zobaczysz taki film w polecanych lub na stronie głównej, to klikniesz na niego? Ja nie mam zamiaru. Nawet bardzo zaangażowani gracze Brawl Stars nie chcą oglądać filmu o nazwie Brawl Stars numer 1. Pomimo tego codziennie jest dodawanych kilkadziesiąt filmów z dokładnie takim tytułem. Jest też wiele innych tytułów, które nie mają żadnego sensu. Przemyśl dobrze, jaki tytuł dodasz do swojego filmu. Dobry tytuł musi uzyskać odpowiedź tak na te dwa pytania. Czy ktoś wyszukuje taki tekst? Czy ktoś kliknie na film z takim tytułem? Najpopularniejszy film, jaki nagrałem, ma tytuł Jak ustawić wyjątkowy licznik subów w OBS. Na ten moment ma ponad 200 tysięcy wyświetleń. Tak wysokie wyświetlenia to przede wszystkim zasługa dobrego tytułu. Dużo ludzi go wyszukuje oraz tytuł od razu wskazuje, że w tym filmie widz znajdzie to, czego potrzebuje. Numer 7. Brak optymalizacji. Wiele ludzi na YouTube tworzy niesamowite filmy, ale w żaden sposób ich nie optymalizuje. Optymalizacja metadanych jest mega prosta i bardzo szybka. Polega na przygotowaniu takiego opisu i tagów, aby Twój film był wysoko w wyszukiwarce. Pomocne w tym mogą być aplikacje i dodatki do przeglądarki, które wskazują, jakie tagi są najlepsze. Ja polecam Kaparser oraz VidIQ. Do każdego swojego filmu dodaj dużo dobrych tagów. Czasem warto kopiować tagi od innych YouTuberów. Znajdą się wtedy ludzie, którzy będą Cię za to krytykować, ale Ty nie masz być dobry dla innych, tylko zarabiać pieniądze. Powtórz te same słowa kluczowe w tytule, opisie i tagach, ale nie dodawaj listy tagów w opisie. Dodanie na końcu opisu masy bezsensownych słów kluczowych to nie jest optymalizacja. Opis powinien zawierać pełne zdania ze słowami kluczowymi. Lista, gdzie tagi są wypisane jeden po drugim, praktycznie nie działa. Ułóż zdanie ze słowami kluczowymi, wtedy podniesie swój film w wyszukiwarce. Numer 8. Złe rozpoczęcie. Użycie mocnego rozpoczęcia sprawi, że widzowie będą zaciekawieni filmem i będą chcieli zobaczyć, co jest dalej. Przełoży się to na wysoki średni czas oglądania, a następnie na więcej godzin oglądania, co jest podstawowym wskaźnikiem popularności Twojego kanału. Najlepszym możliwym rozpoczęciem jest ciekawy fragment filmu, co do którego widz będzie się zastanawiał, jak do tego doszło i co było dalej. To ma być taki fragment wyrwany z kontekstu, który pozostawi więcej pytań niż odpowiedzi. Po obejrzeniu całego filmu może okazać się, że to wcale nie było nic ciekawego, ale to nie ma znaczenia. Aby lepiej to zrozumieć, podam przykład. Film Spróbuj się nie podniecić, edycja Fortnite. Początek filmu powinien przedstawiać reakcję prowadzącego wskazującą, że w tym filmie będą przedstawione skąpo ubrane cosplayerki Fortnite. W dalszej części filmu okaże się jednak, że prowadzący reaguje na akcję proplayerów. Widzowie będą do końca oglądać film, licząc na to, że w końcu pojawią się skąpo ubrane cosplayerki. Niezrobienie żadnego ciekawego rozpoczęcia, tylko przejście od razu do tematu filmu, nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na czas oglądania. Istnieje jednak takie rozpoczęcie, zresztą bardzo często stosowane, które znacznie zmniejszy czas oglądania. Tak, zmniejszy czas oglądania. Jest to intro typu skaczący tekst na czarnym tle, wykonane w aplikacji Panzoid. To najgorsze, co możecie dodać do filmu. 9. błąd w tym zestawieniu to sub za sub. Chyba nie trzeba dokładnie opisywać, czym jest sub za sub, ale warto dodać, że do tego błędu zalicza się także kilka innych działań mających na celu masowe zdobywanie subów od ludzi niezainteresowanych Twoim kanałem, czyli pustych subów. To może być ocenianie za suby, loterie, gdzie warunkiem uczestnictwa jest subskrypcja kanału oraz wręczanie skinów do CSA lub innych prezentów za subskrypcję. Masowe gromadzenie pustych subów umożliwia też reklamowanie kanału w niewłaściwych miejscach, gdzie reklama trafia do osób niezainteresowanych tematem Twojego kanału i korzystanie z promowania na streamach. Na początku może się wydawać, że fajnie mieć więcej subów, bo ludziom się kojarzy, że będą wtedy mieć więcej wyświetleń. To wcale tak nie działa, a widok kilku wyświetleń filmów i kilku osób na streamach, mając jednocześnie tysiące subskrypcji, doprowadza ludzi do usunięcia kanału. 10. punkt możemy uznać za taki bonusowy, taka dodatkowa wiedza dodana do tego odcinka, bo to nie jest częsty błąd oraz nie jest popełniany przez początkujących youtuberów. Chodzi o tworzenie kontentu, na który jest tymczasowy hype. Oczywiście zazwyczaj warto nagrywać tematy, które są popularne, ale widziałem dwa skrajne przypadki, które doprowadziły do rezygnacji z YouTube'a, porzucając kanały z kilkudziesięcioma tysiącami subskrypcji. Jeden z nich był kanałem vlogowym, miał kilka tysięcy subskrypcji. Nagrał kilka razy prankowanie tekstem piosenki, które zapewniło mu 30 tysięcy nowych subów. Później jednak prankowanie tekstem piosenki przestało być w modzie i został z tysiącami pustych subów, a kolejne jego vlogi miały po kilkaset wyświetleń. Miał tego dość i zrezygnował z YouTube. Drugi to był kanał gamingowy.
Zaczynał od nagrywania Margonem, powoli zdobywając kolejne subskrypcje. Gdy zaczął się hype na Fortnite'a, zmienił content na Fortnite, a wszystkie filmy z Margonem usunął. Na streamowaniu Fortnite'a w kilka miesięcy zdobył 110 000 subów i dostał srebrny przycisk. Potem hype osłabł, widzów na streamach było coraz mniej, a jemu znudził się już Fortnite i przerzucił się na GTA RP. Wtedy widzów było jeszcze mniej, bo GTA RP jest skierowane do starszej widowni niż Fortnite. Zrobił kilka miesięcy przerwy, a potem wrócił do streamowania, mając 90 000 subskrypcji, srebrny przycisk na ścianie i 8 widzów na streamach. Dosłownie 8 oglądających na kanale z 90 000 subów. Co obaj zrobili źle? Zamiast budować zaangażowaną widownię, która zostanie z nimi na lata, postanowili wykorzystać krótkotrwały hype. Widzowie byli zainteresowani tylko jednym, bardzo ulotnym tematem, a gdy temat się wyczerpał, przestali ich oglądać. Zdobyli popularność bardzo szybko i jeszcze szybciej ją stracili. To był punkt 10, czyli ostatni. W tym odcinku przedstawiłem masę przydatnej wiedzy. Możesz odwdzięczyć się zakupem wspierającego lub chociaż pozytywnym komentarzem i łapką w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w piątek o 16:00.